Nawet jeśli Twój dom to dopiero same fundamenty, już możesz go ubezpieczyć. Ubezpieczenie domu w budowie to produkt skierowany do indywidualnych inwestorów. Pozwala chronić nieruchomość na etapie powstawania. Cześć, jestem Krzysiek i w dzisiejszym odcinku ZUK Ekspert przybliży ten rodzaj ubezpieczenia. Już od momentu wylewania fundamentów przyszły dom może być chroniony w razie różnych zdarzeń losowych, na przykład atmosferycznych. Później, w zależności od etapu budowy, możliwe jest rozszerzenie ochrony o kolejne ryzyka. Przykładowo, jeśli mamy już dach, wstawione okna i drzwi na zamek, możemy chronić wyposażenie domu w budowie na wypadek kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie domu w budowie posiada uproszczoną konstrukcję. Przedmiotem ochrony są mury i stałe elementy. Zakres ubezpieczenia z reguły nie dotyczy ruchomości czy rozszerzeń związanych z lokatorami, takich jak assistance czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zamiast nich znajdziemy typowe zdarzenia losowe, takie jak ogień, zalanie, powódź, huragan, uderzenie pioruna, eksplozja, grad, obsuwanie i zapadanie się ziemi. Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do wartości, jaką osiągnie Twój dom na koniec roku ubezpieczeniowego. Pamiętaj, że w razie konieczności możesz podnieść maksymalną sumę ubezpieczenia tak, aby odpowiadała realnej wartości nieruchomości. Polisa dla budowanego domu trwa minimum 12 miesięcy, a jeśli zakończenie budowy nie pokryje się z terminem zakończenia umowy polisowej, to możemy zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki albo zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny, pokrywając różnicę w składce. Jeśli uważasz, że te informacje są przydatne, subskrybuj nasz kanał. Jeśli potrzebujesz więcej informacji z zakresu ubezpieczenia, daj znać w komentarzu. Cześć!